Kontynuuję temat, który kiedyś zacząłem, o ideale, o ideałach, o tych, którzy są dla nas ideałami. Naszymi ideałami są zazwyczaj nasi rodzice. Oni są idealni, szczególnie w swoich opowieściach. Każdy taśtuś miał najlepsze wyniki sportowe, a każda mamusia miała czerwony pasek. Nie zawsze na świadectwie, ale miała. I z wiekiem, jak zaczynamy naukę obsługi komputera, to nagle znajdujemy na komputerze porno. Jakoś się zawieruszyło na porno, nie wiadomo skąd. Na pewno wirus, na pewno to musiał być wirus, że to nie mógł być tatuś. Wiadomo, że tatuś takich rzeczy nie ogląda. No, jak znajdujemy zdjęcia od pasa w dół, bez bielizny, to nie mógł być tatuś. Tatuś takich zdjęć przecież nie robi sobie samowyzwalaczem, nie stawia aparatu na stole. No. I nagle się okazuje, stwierdzamy w różny sposób, że nasi rodzice nie byli ideałami. Że czy oni chcą, czy nie chcą, to oni się kiedyś odbrązowią sami. I nagle stwierdzamy, że żyliśmy w takim przeświadczeniu, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, bo nie jesteśmy tak dobrzy jak oni w swoich własnych opowieściach. I dlatego możemy wbić nasze dzieci, nasze własne dzieci w zaniżone poczucie własnej wartości. Wystarczy, że będziemy im opowiadali to, co my pamiętamy, a nie opowiadali tego, co zapomnieliśmy. Lub staraliśmy się zapomnieć. Bo jako przykład będziemy im dawać swój własny przykład. Dlatego proponuję, zastanówmy się. Może lepiej będzie dla ludzkości, jak nasze dzieci będą lepsze od nas, o ciupinkę chociaż, a nie gorsze, bo tak to ten świat będzie się chylił ku upadkowi. Dlatego opowiadajmy naszym dzieciom bajki, jak są małe, a trochę prawdy, gdy już same decydują, kim chcą być. Niech będą ludźmi.